Witam Was serdecznie. Jeżeli posiadacie laptopy i one się naprawdę porządnie grzeją od spodu, nawet leżąc na gładkim biurku, polecam zakupić sobie takie odbojniki do drzwi. Tak to wygląda. Są dość wysokie, na około 3 cm. Klejąc je od spodu w tylnej części laptopa, w dwóch bokach, unosimy tylną część laptopa o taką wysokość. Dzięki temu swobodnie powietrze może wchodzić pod laptopa do dziurek i do wentylatora i wychodzić. Dzięki temu schładzamy układ chłodzenia, znacznie wydajniej działa układ chłodzenia i obudowa od spodu nie jest taka nagrzana. Polecam kupić tego typu odbojniki, dwie sztuki, taki komplet kosztuje około 9 zł. Dzięki temu uniesiemy tylną część laptopa i nasz laptop będzie znacznie lepiej chłodzony i nie będzie się restartował z przegrzania. Ewentualnie, jeżeli chcielibyśmy uzyskać jeszcze wyższy skok, to znaczy jeszcze większą przestrzeń pomiędzy obudową a podłożem, można zakupić tego typu podstawki pod stół. Naprawdę bardzo dobrze się sprawdzają. Oczywiście najlepsze będą jednak okrągłe, żeby kanty nie odchodziły. Im mniejsze, tym wydaje się być lepsze w ten sposób. I przykleić jeden do drugiego. Dzięki temu, jak jeden nałożymy na drugi, lub nawet 3, nasza obudowa laptopa będzie jeszcze wyżej od podłoża i dzięki temu podstawa laptopa, czyli obudowa, będzie lepiej schłodzona. Czyli polecałbym z tyłu dać na przykład 3 sztuki, a z przodu 1. Dzięki temu uzyskamy lepsze chłodzenie podstawy laptopa. Ok, pozdrawiam.